Jest ze mną Kamil Biliński, piłkarz, który chyba wzbudza obecnie największe zainteresowanie w temacie ewentualnego transferu bądź dalszego wypożyczenia. Dużo pytań od kibiców i może na początek zapytam, jak wygląda obecnie twoja sytuacja? Czy będziesz zawodnikiem Wisły w przyszłym sezonie? Tutaj już mówił Marek Końko, że trwają rozmowy. Może zapytam, czy chcesz zostać w Płocku? Tak, bardzo bym chciał zostać w Płocku. Dobrze się czułem, tą rundę miałem dość udaną i która nam pozwoliła awansować do pierwszej ligi. Wiadomo, to jest poziom wyżej. Chciałbym tu grać, chciałbym się dalej tu rozwijać, bo tu jest dobry zespół. No i teraz kwestia działaczy i prezesa, którzy myślę, że się dogadają w najbliższych dniach co do mojej osoby i zostanę tutaj na najbliższy czas. Zakładam oczywiście ten wariant optymistyczny, że zostajesz w Wiśle, rozpoczęliście przygotowania. Powiedz, jak drużyna się czuje w nowych realiach już pierwszoligowych, ta świadomość jednak, różnica chociażby przeciwników i stadionów, na których będziecie grać, jest dosyć znaczna. Jaka jest atmosfera obecnie w drużynie? Pojawiło się kilku nowych zawodników, między innymi być może tobie konkurent do ataku przybędzie. Jak oceniasz tego Brazylijczyka? Miałeś okazję zobaczyć go w akcji? Nie, jeszcze nie mieliśmy żadnych treningów czysto piłkarskich, więc w sumie nawet nie wiem, jak się prezentuje. W sumie tam CV ma jakby nie patrzeć bogate, ale to wszystko będzie zależało od trenera, czy go zostawią, czy będzie ze mną konkurował, czy ja zostanę ogólnie. Ale no, atmosfera jest dobra ogólnie. Po tym sukcesie, wszystko, po tych meczach, które wygrywaliśmy w lidze jeszcze drugiej, atmosfera z meczu na mecz się poprawiała i żeśmy się zbliżyli w sumie do siebie i warto by było kontynuować to wszystko. Myślę, że trener, prezes zrobi tak, żeby ten zespół jednak w dużej mierze został i dalej był taką jednością. Ale czy czujemy tą presję tego? Może jeszcze nie, może jeszcze jest za dużo czasu. Myślę, że im bliżej tych meczy będzie, to każdy będzie już myślał realnie o tym, że jednak to jest pierwsza liga, to są lepsi przeciwnicy. Ale i tak jednak o tym rozmawiamy i myślę, że dość ciekawy sezon będzie w tej pierwszej lidze. Kamil, mam jeszcze pytanie odnośnie twojej pozycji na boisku. Grałeś w Wiśle jako napastnik, chyba większość czasu tak grałeś w swojej dotychczasowej karierze. Powiedz, czy ewentualnie byłeś, bądź czy możesz być ustawiany na jakiejś innej pozycji niż ten wysunięty napastnik? Dość często wcześniej grałem na cofniętym napastniku, takim podwieszonym, jak Marcin Nowacki te ostatnie mecze u nas grał. Chociaż pierwsze mecze też tutaj tak grałem. W sumie bramek nie strzelałem i tak ciężej było dojść do sytuacji strzeleckich, ale potem zostałem ustawiony na tej pozycji wysuniętego napastnika. No, jakby nie patrzeć, się udało. Zaczęły wpadać bramki, zaczęły być sytuacje. Udało przede wszystkim się zespołowi odbić od tych słabszych meczy. No ja w sumie mogłem grać na każdej pozycji ofensywnej, czy na boku pomocy, czy właśnie po tego podwieszonego napastnika. Naprawdę tam, gdzie trener mnie ustawił, zagram, ale jakby nie patrzę, najlepiej czuję się jako ten napastnik. Choć bez wątpienia ten cofnięty napastnik chyba ma więcej sytuacji, żeby wykorzystać uderzenie z dystansu, a w Otwocku pokazałeś, że ta stopa całkiem nieźle sobie radzi przy takich uderzeniach, bo chyba najładniejsza bramka tej rundy, jaką zdobyłeś w te 12 bramek, to chyba ta jednak zrobiła największe wrażenie. Tak, właśnie. Bardzo, bardzo się cieszę tą bramką i jakby nie patrzę, jak tam z kimś rozmawiam i rozmawiamy o tej rundzie, to każdemu polecam, żeby wszedł sobie na internet i obejrzał tą bramkę, bo naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się taką bramkę strzelić, bo zawsze był kto inny ustawiony do rzutów wolnych. A tak tydzień przed tym Otwockiem, tak zostawałem sobie po treningach tam z Mateuszem Bąkiem i z Łukaszem Sekulskim i tak sobie uderzaliśmy te wolne, tak właśnie z 25, z 30 metrów
tak dość wchodziły, gdzieś tam mijały bramkę, gdzieś tak naprawdę fajnie to wyglądało. I tak przy 2-0 poczułem taką, jakiś taki przypływ, że może to teraz, że się uda. Nam z Marcinem Nowackim żeśmy porozmawiali przed tym rzutem wolnym, że spróbuję. Jak nie trafię, to się nic nie stanie. Prowadzimy 2-0, jest dość dobrze, więc nic się nie stanie, jak nie wykorzystam tego. Podszedłem, uderzyłem bardzo czysto, trafiłem w same widły. Jestem bardzo szczęśliwy z tej bramki i cieszę się, że jakby nie patrzeć, ta bramka też dała awans nam do tej pierwszej ligi. To życzę jak najwięcej takich bramek w przyszłym sezonie, oczywiście w barwach Wisły Płock. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Tym razem porozmawiamy z nowym, starym, że tak powiem, zawodnikiem Wisły Płock, Bartkiem Sielewskim. Po rocznej przerwie wracasz do naszego klubu. Jak się czujesz po tych pierwszych kilku dniach i po rocznej przerwie w klubie? Znaczy, no czuję się dobrze. No, znam ten klub od podszewki. Tu się wychowałem, także jak zawsze czuję tu się dobrze. Powiedz, odszedłeś po spadku Wisły do drugiej ligi. Przez rok grałeś w pierwszej lidze w Piasie Gliwice. Jak byś w paru zdaniach podsumował ten rok gry w Gliwicach? Znaczy, no ciężko powiedzieć, jak to, znaczy, ciężko to podsumować jakoś. No po prostu, no tutaj mi się skończył kontrakt. Nikt ze mną nie rozmawiał na temat przedłużenia dalszej umowy. Także no, sam kontraktu nie mogłem podpisać, także przyszła oferta z Piasta, zdecydowałem się tam pójść. No i myślę, że rok był udany ogólnie, jeśli chodzi o pod względem sportowym. Jak oceniasz drużynę, bo przez ten rok się sporo kadrowo zmieniło, na pewno nie jest to ta drużyna, która wtedy zanotowała ten spadek do drugiej ligi. Jak oceniasz to, co zostałeś, co się zmieniło? No na pewno jest inna kadra, więcej młodych zawodników, świeżej krwi, nowy sztab szkoleniowy, nowe władze. No ale ogólnie uważam, że myślę, że to jest dobra droga, żeby iść w kierunku odmłodzenia kadry i jak największej liczby wychowanków w klubie. Powiedz, czy miałeś okazję oglądać Wisłę w poprzednim sezonie, jak sobie radziła w drugiej lidze? Tak, miałem okazję, byłem na kilku meczach. I fajnie to wyglądało. Na pewno cieszy to właśnie, że grało dużo chłopaków z Płocka, tak młodych, i myślę, że to jest dobry kierunek. Jak byś ocenił tą różnicę poziomu między drugą ligą, grupą wschodnią, a pierwszą? I jak myślisz w tym momencie, na co byłoby stać naszą drużynę w pierwszej lidze? Ciężko powiedzieć, tak, bo to jest piłka, różnie bywa. Myślę, że na dzień dzisiejszy ciężko się podać o jakichś tam szansach czy prognozach. Trzeba przepracować się sumiennie, okres przygotowawczy, może jeszcze jakieś wzmocnienia będą. Wtedy może jakoś prognoza na ten sezon damy tak spokojnie. Tak. I ostatnie pytanie. Przychodzisz do Wisły jako pomocnik czy jako stoper? Bez różnic. To na pewno będzie plus dla trenera. Dzięki za rozmowę. Życzę udanego sezonu w Wiśle. Dziękuję. Dzięki.